Inny pisarz. I pytań jest wiele. Jest tam nasz posłańca z Ameryki, w której dziwne rzeczy się dzieją, więc może jesteśmy z Bogiem teraz, ale zapewne też do tego wrócimy. Ale przede wszystkim chciałam zapytać, kiedy trzeci tom pamiętnika i przypomnieć, że tutaj w Rzychu właśnie odbywała się premiera pierwszego, więc zacznijmy od tego, kiedy wszyscy będziemy mogli gorący obiekt pożądania wziąć do rąk. Tutaj można mówić też. Bardzo dziękuję Instytutowi Historycznemu za zaproszenie mnie. Występuję tu już chyba po raz trzeci. Bardzo dziękuję za gościnę. A przepraszam, że to nie jest przypadek, że Instytut Historyczny mnie zaprasza, ponieważ historia jest moim hobby i to udowodnię jeszcze raz dzisiaj. I poza tym mam wielu przyjaciół wśród historyków. To znaczy, some of my best friends are historians. To po angielsku brzmi zabawnie. Nie wiem, czy po polsku można to dokładnie przetłumaczyć, ale w ten sposób mówią antysemici o Żydach. To jest some of my best friends are Jews. I wtedy wszyscy się śmieją. Ja to mówię o historykach, ale niekoniecznie w tym właśnie sensie. Również w Ameryce jestem zapraszany najczęściej na wydziały historii. I jestem z tego właściwie dumny, że mój historyzm literacki jest tak poważnie traktowany. Tu przeczytam Państwu specjalnie przygotowane fragmenty trzeciego tomu mojego pamiętnika. Czyli dostąpimy tego zaszczytu. Będzie dokładnie, proszę. Dostąpimy tego zaszczytu, będziemy pierwszymi, którzy usłyszą, co jeszcze nie ukazało. Jak pani mówi przed mikrofon, to ja nie słyszę. Okej, okay, to będę mówiła na ucho, a państwo będą słyszeli to już. To co pani powiedziała? Powiedziałam, że dostąpimy zaszczytu słuchań przed tego, że przeczytamy nam pan coś, czego jeszcze nie możemy. Mam nadzieję, że to państwo zainteresuje. A co, czym się pan kierował, wybierając te fragmenty? Dlaczego Kierowałem się tym, że będę je czytał w Żydowskim Instytucie Historycznym. Zaraz to udowodnię. Ale nie dla historyków. Nie. Powołując się na ten żart. Dla amatorów jak ja. Okej. Okay. Więc pierwsza data to jest 23.06.2014, a ostatnia to będzie, żebym nie musiał potem tych dat cytować, ostatnia to będzie 27.10.2016. Gdy data będzie miała jakieś szczególne znaczenie, to ją przytoczę. Inaczej będę w innych dodatkach czytał po prostu jednym ciągiem. To nie wojna, lecz pogrom. Pisał w marcu 1915 roku Abraham Kahan, redaktor naczelny nowojorskiego i jidyszowskiego dziennika Vorwärts, po powrocie z wyzwolonych przez Niemców polskich miast i miasteczek. Wtedy Niemcy wyzwalali Żydów od Rosjan, a nie na odwrót. Rosjanie po wejściu do miasteczka pytali miejscowych polskich patriotów o adresy młodych Żydówek i chodzili od domu do domu. Złoczewie, na południowy wschód od Łodzi, zabijali ojców i mężów, którzy próbowali je bronić lub nie chcieli wyjawić, gdzie się ukryły. Gwałcili nawet nieletnie. W Dobrej, 35 kilometrów od Złoczewa, zabierali kobiety do zaimprowizowanego obozu, w cudzysłowie, gdzie je gwałcili przez kilka dni i nocy. Tak samo w kilku innych miasteczkach. Zabierali ofiarom obrączki, pierścionki, naszyjniki. W Sałacinie, jakieś 40 kilometrów od Złoczewa, 4 zgwałcone dziewczyny zażyły truciznę.
Truły się także dziewczęta w innych miasteczkach. W gwałtach brali udział oficerowie. Kahan często nazywa Rosjan kozakami. Może więc byli to kozaccy oficerowie, których nie obowiązywał honor oficerski, ani żaden inny kodeks ludzi cywilizowanych. Rozmówcy prosili dziennikarza, żeby nie podawał imion i nazwisk ich zgwałconych żon, córek i sióstr. Wszyscy widzieli leczone ulicami kobiety i słyszeli ich krzyki za zamkniętymi oknami, ale nie podają imion. Młynarz ze duńskiej Woli, któremu zgwałcono żonę, powiedział, że on nie ma nic przeciwko temu, żeby świat się dowiedział. Ale jego żona woli, żeby nie wiedziano, bo łatwiej jej będzie zapomnieć. Podczas I wojny światowej Żydówki były dla Rosjan takim samym łupem, jak Niemcy podczas II. Choć nie były kobietami wroga, lecz żonami, siostrami i córkami żydowskich żołnierzy, którzy walczyli i ginęli za tę samą cholerną ojczyznę. 500 000 Żydów służyło wtedy w rosyjskich wojskach. Czy to jest dla Żydowskiego Instytutu Historycznego ważne? Okej. W czasie I wojny światowej obie strony się zalecały do Żydów, których Rosja trzymała w otwartym getcie zwanym strefą osiedlenia, Czerta Osiedlości. Nowojorski Forward w rubryce 100 lat temu przytacza doniesienia prasowe z Petersburga, że rząd carski nie jest przeciwny nadaniu Żydom pełnych praw na równi z innymi obywatelami. Wprawdzie nic konkretnego nie ogłoszono, ale coś w tym może być, skoro cenzura przepuszcza takie korespondencje, spekulowała ówczesna żydowska gazeta. Dodając, że rząd austriacki radzi Żydom nie wierzyć w emancypację pod władzą carską i przyrzeka im pełne prawa w strefie osiedlenia pod panowaniem Austrii. 500 000 Żydów, jak już powiedziałem, służyło w armii rosyjskiej, 300 000 w austriackiej, 100 000 w niemieckiej, 50 000 w brytyjskiej, we francuskiej Żydów nie liczono. W każdym razie była to najbardziej bratobójcza wojna w długiej historii Żydów. Tu może jakiś historyk zgłosić zastrzeżenie, może była jakaś inna w tej długiej historii, w czasie wojen między Judeą a Izraelem. Wtedy Izrael były dwa państwa żydowskie, może, ale ja wątpię. Irit Amiel, moja siostra z Holokaustu, informuje mnie, że Zurkam Verlag wyda w przyszłym roku jej Osmalonych pod tytułem Gezeichnete, czyli Naznaczeni. Pogratulowałem jej, ale tytuł przekładu jest nieadekwatny, bo osmaleni od ognia Holokaustu są tylko tacy jak my, a naznaczeni są, i to od wieków, wszyscy Żydzi. Drogi Piotrze, bardzo dziękuję za patriotyczną widokówkę z Warszawy, która doszła dopiero wczoraj. Masz rację, że ja pasuję do tego miasta. W żadnym innym nie czuję się tak na właściwym miejscu. Nawet w mojej byłej, rodzinnej Łodzi. I żadne inne mi się tak nie podoba. Szkoda, że już nam obu się nie chce podróżować plugawymi samolotami i lotniskami, bo chciałbym Ci pokazać i sam zobaczyć kościół parafialny w zarębach kościelnych z tablicą pamiątkową w miejscu, gdzie równo 70 lat temu, a to było pisane w 2014, gdzie równo 70 lat temu przystąpił do pierwszej i ostatniej komunii niechrzczony Henryk Krzyżanowski, właściwie Herschel Grünberg, któremu oczywiście nic nie pomogło, bo to niepoprawny Żyd. Dlaczego nikt się nie śmieje? Cichy, pogodny, sobotni poranek. Idę na spacer. Skręcam w Rockingham, a na jezdni ni to pies, ni to lis stoi i gapi się w moją stronę. Podchodzę parę kroków bliżej.
a to mała sarna i daje susa w gęstwinę ziemi niczyjej. Patrzę, a tam dwie małe stoją i gapią się na mnie. Ciekawskie jak wszystkie dzieci. Gdzie tam dzieci są? Chętnie bym tu postał z nimi, ale muszę czym prędzej odbyć ten spacer i usiąść do komputera, żeby uzupełnić indeks imion w pamiętniku, który wyjdzie na jesieni. Ważny indeks, bo są w nim nie tylko znane postacie, znaczy takie, które, jak mi pisze redaktorka, nie miały szans stać się postaciami. 16 nazwisk w bursztyn, 9 nazwisk chrynowickich, 6 Lachmanów, 6 Polaniewiczów. Wielokrotnie zaprzeczałem rzekomej nierozłączności obu kultur, bo z osobistego doświadczenia wiem, jak bardzo od siebie stroniły i jak starannie utrzymywały dystans. Natomiast niezbitym faktem była nierozłączność egzystencjalna, zakończona amputacją, największą i najkrwawszą, jaką sobie można wyobrazić, i która nigdy nie przestanie boleć. A tymczasem w Kamieniu na Kamieniu, Warszawa 1984, obszernej epopei polskich doświadczeń wojennych i powojennych, która w 2012 roku dostała w Nowym Jorku nagrodę jako najlepiej przetłumaczona książka roku, Myśliwski, notabene mój przyjaciel i znakomity pisarz, całkowicie pominął los ludności żydowskiej, 1/10 krajobrazu, połowę strat ludzkich w kraju. Narrator, który jest wiejskim działaczem, a nawet dowódcą partyzantów, nigdzie nie napotyka Żydów, ani o nich nie wspomina. Ludzie giną w zbiorowych egzekucjach, w lesie okolicznych miastach, ale to nie są Żydzi. Ani wzmianki o jakimś ukrywającym się Żydzie. Owszem, był karczmarz Żyd, ale ani słowa o tym, co się z nim stało. W obszernej postkomunistycznej epopei pod tytułem Widnokrąg, Warszawa 1996, jest drobna poprawa, krótki, poboczny epizod o deportacji żydowskiej rodziny. Toteż czytając traktat o łuskaniu fasoli, kolejną polską epikę wojenno-powojenną, czekałem i czekałem, aż do 392 stronicy 400-stronicowej narracji, gdy spod rękawa nieznajomej, cytat, wyłoniło się kilka cyfr napisanych na skórze jakby atramentem czy kopiowym ołówkiem. Ach, to z dzieciństwa jeszcze i zawstydziła się, czy może spłoszyła. Powinienem tego nie zauważyć, bo nie wszystko powinno się zauważać, zwłaszcza mężczyzna u kobiety, komentuje narrator. Nie wszystko człowiekowi także w nim samym jest miłe. Nie ze wszystkim i u siebie się godzimy. Niejedno chcielibyśmy także u siebie poprawić, ale ponieważ jest to niemożliwe, to przyzna pan, że przynajmniej o tyle jest mniej dotkliwe, o ile tego nie zauważamy. Nie mogę tego przyznać, ani zgodzić się na tak łatwe i prędkie zasypanie tej wielkiej czarnej dziury. Pacyfikacja wsi w tej książce przypomina w tej opowieści Holokaust, ale była wydarzeniem sporadycznym, jak sam narrator zaznacza, sprowokowanym przez partyzantów. Natomiast zagłada żydowskich mieszkańców wszystkich wsi, miast i miasteczek była regułą, bez wyjątku i bez prowokacji. Powinien o tym wiedzieć i pamiętać stary narrator, który wszystko wie i pamięta, zwłaszcza, że mieszka na skraju partyzanckiego lasu, gdzie z pewnością szukali schronienia Żydzi, gdy na nich polowano, patrz Jan Grabowski, Juden Jagd, albo Polowanie na Żydów 1942-1945, tytuł książki. W dodatku narrator jest opiekunem grobów, czyli pamięci, i sumiennie odmalowuje imiona i nazwiska ofiar pacyfikacji na tych grobach.
Innych grobów nie zna i nie pamięta. Oto niezbity dowód separacji kultur, pamięci i historii. Obaj pochodzimy z polskiej wojennej prowincji. Myśliwski 4 lata starszy ode mnie, dużo więcej widział, słyszał i rozumiał. Dlaczego nie chce świadczyć? Czy nasza amputacja go tak mało boli? W ostatnim rozdaniu Myśliwskiego, ja przepraszam, się do niego przyczepiłem, ale chodzi mi tylko o ten jeden zarzut. Poza tym uważam, że jest naprawdę znakomitym pisarzem, pisze przepięknie. Więc na palcach jednej ręki można tak wybitnych współczesnych pisarzy polskich wymienić. Trzeba jego wymienić wśród tych 5 najlepszych. W ostatnim rozdaniu Myśliwskiego jest wzmianka, że w miasteczku, gdzie toczy się główna akcja opowieści, żył kiedyś Chaim Mucha, u którego jeden z protagonistów uczył się szewstwa. Oraz Samuel Zyskin, który mądry był Żyd i coś przeczuwał, więc w 1938 sprzedał tartak, fabrykę mebli i dom i wyjechał do Palestyny. Dziwiono się, że wyjeżdża, bo Niemcy, taki kulturalny naród, jak tu nawet przyjdzie, miałby mordować. I to wszystko. Jeśli nie liczyć nienazwanej, aluzyjnej Żydówki, która, cytuję, miała coś z południowej urody, czarne włosy, czarne oczy, śniadą cerę, wąski, lekko przygarbiony nos i była łagodna, nieśmiała, jakby kryjąca się w sobie przed światem. To bardzo dobry opis notabene. Co nie znaczy, że autor unika historii, jak to teraz podobno modne w literaturze. Przeciwnie, martyrologii narodowej w jego opowieści wcale nie brak. Kokot jako zakładnik został rozstrzelany. Czeladnik Stanisław został ranny i okaleczony w partyzantce. Ciotka, aktorka, zginęła w powstaniu. Brat poszedł na ochotnika na wojnę i zginął. Jest mąż, którego zamęczono w obozie. Mały chłopiec, który uciekł z domu, żeby wziąć udział w powstaniu, a później, cytuję, nie chciał się uczyć, tylko po ruinach się włóczył. Jest także zdjęcie z czasów wojny, a na nim żon powieszonych mężczyzn. Jest epizod o zwożeniu do krematorium trupów nagich kobiet, które musiały być w ogromnej większości Żydówkami, bo innych kobiet tak masowo nie mordowano. Ale tutaj są abstrakcyjne, bo rozważa się uniwersalne kwestie życia, śmierci, miłości i sztuki z konkluzją, że te, cytuję, akty namalowała wojna, a wojnie nikt nie dorówna. I z dopowiedzią, siedzisz przed telewizorem, to musiałaś widzieć, powtarzają to nieraz, jak spychacz zwala do dołu stertę martwych aktów. Widziałem ten dokument filmowy i ja i przytoczyłem 30 lat temu w konkluzji eseju Ludzie Żydom zgotowali ten los. Patrz, prawda nieartystyczna. Dowodząc, że nie wojna wykonała te akty, lecz Holokaust, któremu rzeczywiście nikt nie dorówna. Lecz w epice Myśliwskiego tego słonia nie widać do dziś. Idąc wieczorem ciemnymi ulicami miasta, spostrzegliśmy oświetlone okna, z których dochodziły głosy przypominające modlitwy. Gdy zbliżyliśmy się, głosy stały się wyraźniejsze. Zatrzymaliśmy się nasłuchując. Czytano tam głośno pierwszy tom Kapitału Marksa. Czytany tekst był dla nich prawdą objawioną. Koniec cytatu. Działo się to w 1909 roku w Berdyczowie. Autorem wspomnienia jest Jerzy Stępowski w zbiorze esejów Od Berdyczowa do Lafitów. Cytuję. Dawna Rzeczpospolita zostawiła w tym kraju niezliczone grupy społeczne, narodowościowe, wyznaniowe i zawodowe. Każda wydawała się zamknięta w swym języku i obyczaju, bez żadnej więzi i nawet bez bliższego kontaktu z innymi, dodaje autor, naoczny świadek, zaprzeczając wmawianej nam do dziś nierozłączności kultury. Po kolacji oświetliłem carport, żeby wynieść śmieci. Otwieram drzwi,
Dwa białe ogony zadarte, jak drogowskazy, mijają mój samochód, a trzeci wysuwa się zza krzewu azalii. Nie uciekają, bo poza zasięgiem mojej żarówki osłania je ciemność, a światła pobliskich okien wskazują w nocy kierunek, jak gwiazdy marynarzom. Widziałem je już parę razy nocną porą, ale na backyardzie i myślałem, że może u mnie nocują. Teraz widzę, że chodzą po nocy, jak ukrywający się Żydzi. To oczywiście o sarnach. Tylko w kontekście książki to jest zrozumiałe, a tutaj może nie. Dostałem zaproszenie na pokaz Idy w Waszyngtońskiej Polskiej Bibliotece. Gdzie jest pan Bartek? Okej, bo pan o to pytał. Gdybym poszedł, musiałbym wstać i powiedzieć zachwyconej publice, że te artystyczne czary Mary nie mają sensu. Bohaterkami są dwie Żydówki, dobra i zła. Zła jest samotną komunistką o nieczystym sumieniu i na domiar złego się puszcza. A dobra niemal niepokalaną katolicką przechrztą. Zła sama sobie wymierza karę, skacząc z wysokiego piętra. A dobra zamyka się w klasztorze i mamy najprostsze rozwiązanie polskiego problemu żydowskiego. Do samobójstwa żydowscy komuniści w Polsce mieli powody, ale w 1968 roku i taki moralitet nie tylko miałby sens, ale i bardzo by się przydał. O niewiarygodności fabuły, gdzie samotna komunistka prokuratorka nie zabiera z klasztoru dziecka, którego jest jedyną krewną i nie dochodzi morderstwa swojej najbliższej rodziny, pisałem w pamiętniku drugim. A przed tygodniem w niniejszym pamiętniku przytoczyłem sto kilkadziesiąt zbrodni, sytuacji i scen, których nikt by nie wymyślił, tylko brać i wybierać do przyszłych filmów. Irena Zabłudowska, której ojciec był stuprocentowym Polakiem, pisze w Biuletynie Uchodźców Marcowych Reunion 68, że gdy w 68 roku usuwano ją z pracy, powiedziała dyrektorowi: jestem tylko pół Żydówką, więc przynajmniej pół etatu mi się należy. W tymże biuletynie Stefan Burg wspomina, że usuwając go z Politechniki Śląskiej, odebrano mu indeks i kazano zwrócić nagrodę rektorską, którą dostał za celujące wyniki w nauce. Szuka teraz w archiwach śladów tej historii Żydów polskich. Bo przecież takie akcje administracyjne wymagały jakichś zarządzeń, ogólników, sprawozdań. Dobrze pamięta Judenlistę, na którą spoglądała sekretarka, gdy oddawał w dziekanacie indeks. Szuka i nic nie znajduje. Ani w swojej teczce studenckiej, ani w archiwum Politechniki, ani w teczce rektora, ani w archiwum wojewódzkim w Katowicach, gdzie z jakichś powodów przeniesione zostały dokumenty organizacji partyjnej Politechniki. Może rektor, który był członkiem egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego, a nawet zastępcą członka KC, przynajmniej tam pozostawił jakiś ślad swojej gorliwości. Ani słowa, historia milczy, jakby niczego takiego nie było. I nikogo za tamto rasistowskie bezprawie nie ukarano. Ba, nawet nikt tego nie zaproponował. Bo i jak, skoro nie ma śladów? Zachowano za to i przechowano wszystkie ślady, że ten czy ów lojalny Żyd podpisał zgodę na potajemną współpracę z władzą, z którą ogromna większość stuprocentowych Polaków jawnie i bez skrępowania współpracowała. Mój piekarnik ma guzik z napisem self-clean. Przyciska się i piekarnik sam się oczyszcza. Taki mechanizm ma ta część historii polskich Żydów. Środa 11 listopada, Lipsk. Pociągi odjeżdżały z Chrzęstem i Łoskotem, a ja poszedłem całą drogę pieszo,
do Mendelssohna Bartholdiego i pod tą samą datą. Pani Brockhaus napisała do Mendelssohna Bartholdiego z pytaniem, czy może z nami zjeść. To z fragmentów dziennika Hansa Christiana Andersena w przekładzie Bogusławy Sochańskiej, zamieszczonych w październikowej Odrze. Thalberg występuje w tych fragmentach jako Techa. Nawet jednosylabowy Holst oznaczony jest tylko inicjałem. Natomiast Mendelssohn Bartholdy w całej przesadnej rozciągłości i to za każdym razem. Nie wiem, czy tak jest w oryginale, czy tylko w polskiej wersji. Ale warto wiedzieć, bo Bartholdy to było sztuczne przybranie, które miało przesłonić żydowskie pochodzenie kompozytora, a przynajmniej odseparować go od jego słynnego dziadka Mozesa Mendelssohna. Proponowano mu, żeby w ogóle tego Mendelssohna skreślił, ale na to się nie chciał zgodzić. Codziennie słucham muzyki klasycznej z waszyngtońskiego radia, które codziennie nadaje Feliksa Mendelssohna bez owej salonowej ozdóbki. W Google Mendelssohn wygrywa z Bartholdym w stosunku 10:1. Czy Andersenowi, który pisał Gęsim Piórem, nie omdlewała ręka przy tym Mendelssohnie Bartholdym? Na ewentualne usprawiedliwienie tłumaczki dodaję, że w polskim radiu, odwrotnie niż w amerykańskim, zawsze słyszałem Mendelssohna Bartholdiego. I domyślam się, że Bartholdy lepiej brzmi w polskich lub w ogóle europejskich uszach niż Mendelssohn. Pani Bożena mnie pyta, czy Polin w nazwie Muzeum Żydów Polskich brzmi widysz tak samo jak po hebrajsku. Otóż widysz polska nazywa się Polin od niemieckiego Polen z długim O. Hebrajskie Polin jest odmianą tejże nazwy niemieckiej. I oczywiście nie ma nic wspólnego z bajeczką o jakimś tu spocznij i tak dalej. I jeszcze jedno. Językiem macierzystym Żydów polskich był jidysz, w którym ich kraj się nazywał Polin. I moim zdaniem tak się powinno nazywać ich muzeum. W internecie krąży wideo pod nieoryginalnym tytułem w poszukiwaniu utraconego krajobrazu. Emigrant marcowy opowiada o żydowskich osadnikach na Dolnym Śląsku, którzy, jak jego rodzice, ocaleli w sowieckiej Rosji. 100 tysięcy osadników, 70 spółdzielni, szkoły, teatry, konferencje i zjazdy, w niektórych uczestniczyłem jako uczeń żydowskiej szkoły. I liczne inne przejawy żydowskiej inicjatywy. Cenne informacje, bo w polskich publikacjach na temat tychże ziem odzyskanych, o Żydach się nie wspomina. Może jest coś na ten temat w nowo otwartym Muzeum Żydów Polskich, którego jeszcze nie widziałem. Ale nie w historii Polaków. Narrator tego kawałka utraconego żydowskiego krajobrazu wtrącił do swego monologu mój wers Tu więcej zostawili po sobie niż mieli, który wmurowano w ścianę warszawskiego dworca gdańskiego ku pamięci marcowego pielgrzymstwa żydowskiego. A że nawet półgębkiem nie wspomniał mojego nazwiska, więc ja jego też nie. Żydom nie wolno pracować w urzędach państwowych i instytucjach społecznych, ani na kierowniczych stanowiskach, w przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż 100 osób, ani w prasie, ani w zawodach inżyniera, prawnika i lekarza, z wyjątkiem tych, którzy służyli partii faszystowskiej. Taką ustawę, wzorowaną na ustawach norymberskich, wprowadzono we Włoszech, przypomina nowojorski Orwell w swojej rubryce 75 lat temu. Czym to się różniło od tego, co robiono 30 lat później w Polsce? W Polsce usuwano z kierownictwa wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od liczby zatrudnionych
i bez względu na zasługi dla partii, nawet z podrzędnych funkcji, nawet szeregowych pracowników. I najważniejsza różnica, we Włoszech to się działo przed Holokaustem, a nie po. Świat żydowski jest pogrążony w głębokiej żałobie po wiadomości z Warszawy o nagłym zgonie wielkiego jidyszowskiego pisarza Yitzhaka Leibusza Peretza. Żałobę widać we wszystkich żydowskich dzielnicach Nowego Jorku. Odwołano zabawy taneczne i koncerty. Mityngi związkowe przemieniły się w uroczystości żałobne. Lud żydowski miał tylko jednego Peretza z jego humanistycznym żydowskim sercem i wszechstronnym talentem literackim. Fakt, że śmierć pisarza tak głęboko poruszyła zwykłych żydowskich robotników, ukazuje wielki wpływ, jaki literatura jidysz wywiera na żydowskie masy. Tak pisze nowojorski Forward w rubryce 100 lat temu. Takich czytelników już pewno nie ma. W 50. rocznicę śmierci Peretza stałem z Idą Kamińską, Meirem Melmanem i Heleną Kaut, moją rówieśniczką, przed jego marmurowym ohelem na warszawskim cmentarzu żydowskim i recytowaliśmy jego wiersze starzy i młodzi pokolenia w imieniu pokoleń. Z internetu się dowiaduję, że 100. rocznicę obchodzono w tym, co w Warszawie zostało po naszym Teatrze Żydowskim. Dużą niespodzianką jest informacja w tygodniku Zamojskim, że w czwartek 2 kwietnia minęła 200. rocznica śmierci Yitzhaka Leibusza Peretza, zamojskiego Żyda, uznawanego obok Izaaka Baszewica Singera za jednego z najwybitniejszych pisarzy tworzących w języku jidysz. Koniec cytatu. Oto jak szybko czas leci w Zamościu i jak jeszcze raz nierozerwalne są nasze kultury. Wciąż trwa żałoba po śmierci Yitzhaka Leibusza Peretza. W wypełnionym po brzegi Carnegie Hall odbyła się akademia. Przepłacano za bilety wstępu. Chór śpiewał pieśni do słów jego wierszy. Szolem Aleichem czytał fragmenty jego prozy. Jeszcze raz nowojorski Forward w rubryce 100 lat temu. Ale to ma swój dalszy ciąg. Z biegiem czasu przyszło mi na myśl, że cały świat zaczął się w biłgo raju, kiedy się okazało, że przez miasteczko w pobliżu naszej wsi przewinęli się znakomici pisarze, noblista Izaak Singer i jego starszy brat Józef Syk. Dzieli nas całe pokolenie, ale on pamięta, że gdy palono tam ciała na wolnym powietrzu, na rusztach z szyn kolejowych, to we wsi na szybach osiadał tłuszcz. Koniec cytatu. Znów cytuję. Stałbym przed czarną, żelazną bramą i patrzył w ciemność. Stałbym i nasłuchiwał pociągów. Wąchał powietrze. Ten tryb warunkowy jest retoryczny, bo autor, narrator przenosi się w ową ciemność, którą widzi, słyszy i czuje. Wie, że obok codziennej rzeczywistości biegną równoległe światy. W głębi, jak żyły skryte w ciele, którymi toczy się ciemna krew dawnych zdarzeń. Wie, co przeminęło, ale nie odeszło. Patrzy na tę czarną wyrwę w dole, na ciemny wąwóz w środku miasta, na nieobecność tamtego miasta, które pochłonął ogień. Jest to widok Lublina, ale i większości innych polskich miast. Widok, którego inni nie widzą i nie jest to bierna empatia. Po to się zjeżdża do miasta Lublin, by patrzeć na Sobibór i Bełżec, i na Bełżec i wietrzyć jak pies pod wiatr. Patrzeć na domy przesiąknięte śmiercią, rzeczy przesiąknięte tłustym dymem, wsuwać ciało w miejsce ich ciał w przestrzeni. To więcej niż empatia. Patrzyliśmy przez cudze okna, myśląc, że to jest nasz widok. Nie mieliśmy pojęcia, co skrywa, a skrywał miliony cudzych spojrzeń, które zostały zwęglone i niewidzialny popiół spadł na nasze dni. Gdy się o 30 kilometrów dalej pali dziesiątki tysięcy ciał, to powinno być czuć.
ale nie przypomina sobie, by wieczorami przy naftówce ktoś wspominał Treblinkę. O wszystkim się mówiło, o życiu, o śmierci, o duchach, ale nie o duchach Żydów, które nad wsią niósł wiatr. Instynktowna samoobrona psychiczna Stasiuk nie wyjaśnia, bo dobra literatura nie jest od wyjaśniania. Ich już nie ma tak bardzo, jakby nigdy nie było. To wyjaśnienie, ale fakt, to nie wyjaśnienie, ale fakt, stan świadomości zbiorowej. I nawet jak była dusza, to przecież inna i nie nasza. To definicja wyobcowania z ludzkiej rodziny, notabene za sprawą dusz pasterzy. Wyobcowania, które pomaga przesiewać popioły w poszukiwaniu złota, ale nie zapobiega przykrym konsekwencjom. Cytuję. Szepty po kątach, półsłówka, czarne cienie pamięci, zawiść, strach, że przyjdą nocą, żeby odebrać, bo kiedy złoto raz zabłyśnie, nie gaśnie już nigdy. Świeci przez ściany, przez podłogi, na całą wieś i na przyszłość. Na domiar złego konsekwencje tego grzechu są dziedziczne. Cytuję. Wyobrażam sobie, że byłbym wtedy z bogatszego domu i sam byłbym inny dzięki żydowskiemu złotu i żyłbym z połkniętą trucizną, nie wiedząc, kiedy zadziała. Nie znam pisarza, który by lepiej to wyobraził. Nie do wiary, ale jestem już stary jak Słonimski, który umarł w dniu moich 40 urodzin. Urodził się jako katolik i z katolickich, choć przechrzczonych rodziców. Miał polskie imię i nazwisko, mówił po polsku lepiej od większości Polaków, a pisał po polsku lepiej od większości polskich pisarzy. Ale w Polsce go uważano za Żyda. Polska prasa wspomniała o jego śmierci półgębkiem, z wyjątkiem katolickiego tygodnika powszechnego, z którym blisko współpracował. Pogrzeb miał katolicki, ale przyszli wszyscy Żydzi, jacy się wtedy w Warszawie jeszcze uchowali. W tym młody Adam Michnik, jego osobisty sekretarz, który uważa się za Polaka i de facto nie jest Żydem, ale wszyscy w Polsce go uważają za Żyda. Prawie wszyscy Żydzi obecni na pogrzebie Słonimskiego byli komunistami, którzy nie chcieli być Żydami i de facto nie byli, ale wszyscy Polacy ich uważali za Żydów, a najbardziej ci, co ich właśnie dlatego wyrzucili z partii, której Słonimski, stary sceptyk i satyryk, nieustannie dokuczał. W Ameryce są zjawiska, o których się mówi only in America, a w Polsce takie, że only in Poland. O'Neilla uważam za najwybitniejszego obok Shoa i Metternicha żyjącego autora scenicznego. To było pisane troszkę wcześniej. Przynajmniej w świecie naszej zachodniej cywilizacji. Twórczość jego niestety była w Polsce prawie nieznana. Osiągnęliśmy tam w ciągu ostatnich 15 lat w dziedzinie teatru naprawdę wysoki poziom zacofania. A to dzięki najrozmaitszym cenzurom, które nie dopuszczały na scenę żadnej śmielszej myśli społecznej, filozoficznej i religijnej. Pewien młody poeta polski napisał przed samą wojną ciekawy utwór pod tytułem Antygona. Utwór ten miał być grany w znakomitym Teatrze Ateneum, prowadzonym przez jednego z najgenialniejszych aktorów Europy, jakim był niewątpliwie Stefan Jaracz. Antygonę tę w całości skreślił jeden z licznych cenzorów warszawskich, dopatrując się w niej aktualnych aluzji. Jaracz palił się także do kosmatej małpy, to jest tytuł, jakby specjalnie dla niego napisanej. Był jednak bezsilny wobec strachu dyrekcyjnego przed cenzurą. Ten strach był aż nazbyt u nas pospolitym hamulcem życia umysłowego w szerokich masach społeczeństwa i rykoszetem działał na samych twórców i artystów, którzy w końcu przyzwyczaili się do nietykania spraw drażliwych. To Józef Witlin w odczycie wygłoszonym w 1942 roku w Klubie Polskim Nowojorskiego Uniwersytetu Columbia.
I nie była to obca komunistyczna cenzura, ani autocenzura, lecz czysto polska. Notabene w komunistycznej Warszawie oglądałem na scenie wszystkie najlepsze sztuki O'Neilla i nawet mi nie przychodziło do głowy, że mogłem mieć jakiś kłopot z cenzurą. 50 lat temu Kościół po wiekach błędów i wypaczeń przywrócił Żydom ludzką godność. Za późno, bo po zagładzie, ale lepiej niż wcale. W 50. rocznicę tego słynnego wydarzenia Episkopat Polski ogłosił list pasterski, którym raz jeszcze przypomniał, że antysemityzm jest grzechem. Lingwistycznie grzech znaczy błąd. I powtórzył swój wcześniejszy eufemizm, że zagłada Żydów w Polsce, cytuję, spotykała się czasami z obojętnością niektórych chrześcijan. Tłumaczę z angielskiej wersji tego listu. Eufemizm współprawny, jeśli nie mniej, bo nie można zaprzeczyć, że zagłada Żydów w Polsce spotykała się czasami z obojętnością niektórych chrześcijan. Ale obojętnych było niewielu, o czym Polacy dobrze wiedzą. I ja też, ja nawet sobie nie wyobrażam, że ktoś mógł być w czasie Holokaustu obojętny. Jest za to co niemiara dowodów i świadectw, że chrześcijanie dużo częściej widzieli w zagładzie Żydów karę Bożą i wielu się z tej kary cieszyło, a zdarzało się, że wręcz pomagali karać, natomiast czasami niektórzy ratowali. Czy te kwiaty nas obronią, czy te świece nas obronią? Pytał mały chłopczyk, którego ojciec przyprowadził na miejsce, gdzie Paryżanie złożyli kwiaty i zapalili świece. To najlepszy komentarz do strategii obronnej. Komentatorzy nazywają ich terrorystami, ekstremistami, fanatykami, barbarzyńcami, dzikusami, ale wszystko nie to. To są ludobójcy. Trochę zaczynamy się bać. Pisze mi Kasia z Sopotu. Wszyscy mamy powody się bać, głównie głupoty naszych przywódców, odpisałem niby wierszem. I dopiero potem zauważyłem dopisek po tym paleniu kukły Żyda we Wrocławiu. Otóż w proteście przeciwko morderczemu zamachowi islamistów na Paryż wrocławscy superpolacy spalili kukłę Żyda z brodą i pejsami. Takiego jak obaj moi zamordowani dziadkowie, w tym jeden spalony w Treblince. Drugi, zastrzelony w zagajniku koło Dobrego, nazywał się nomen omen wrocławski, zanim zmienił nazwisko, żeby go nie wzięto w 1914 roku na wojnę. Dlaczego bojowi superpolacy nie spalili islamisty z nożem lub kałasznikowym? Bo Żyda z pejsami nie trzeba się bać. Yitzhak Shamir się mylił. Tego nie wysysa się z mlekiem matki. To wysysa się z mleczem dziadka szmalcownika. Data 30.11.2015. Najpierw Żydowska Liga Antydefamacyjna zaproponowała nowemu polskiemu ministrowi obrony, żeby odwołał swoją wypowiedź radiową z 2002 roku, że, cytuję, doświadczenie potwierdza istnienie kół żydowskich, które knują opanowanie świata. Potem taże organizacja wystosowała pismo do szefowej nowego rządu polskiego, wyrażając nadzieję, że takie poglądy nie będą w jej gabinecie tolerowane. I też nie było odpowiedzi. Zagadnięty przez prasę nowy minister spraw zagranicznych wysunął jako kontrargument wpływy żydowskiego lobby i zapowiedział, że Polska powoła swoje własne lobby z narracją narodu polskiego, który również był ofiarą historii i będzie sądownie ścigać jego zniesławianie. Także nowy minister kultury odmówił potępienia wypowiedzi ministra obrony. Przeciwnie, zapowiedział, że będzie wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych bronił dobrego imienia Polski. Profesor Barbara Engel-King z Polskiego Centrum Badań Holokaustu wyjaśniła nowojorskiemu tygodnikowi żydowskiemu Forward,
który w bieżącym numerze opisuje te epickie wydarzenia, że polscy ministrowie zdają się mylić proizraelskie lobby, które działa w Waszyngtonie, jak wiele innych, z carską fałszywką o spisku mędrców Syjonu. Ja dobrze pamiętam polskie lobby ze Zbigniewem Brzezińskim i Janem Nowakiem na czele, które chętnie korzystało z poparcia lobby żydowskiego dla Solidarności, a później przyjęcia Polski do NATO. I jeszcze nie zapomniałem, jak to moczarowcy bronili dobrego imienia Polski ze ściganiem sądowym włącznie oraz skutki ich działalności dla Polski. Zresztą przypomina mi o tym dzisiejszy Washington Post, przytaczając wypowiedź ministra o kołach żydowskich, które w podstępny sposób rozmyślnie działają na szkodę Polski, tłumacząc angielskiego. Czyli znowu, Żydów obrażać wolno, a Polaków nie. Na pływalni spotykam Hendryka, Holender w moim wieku, który w młodości był marynarzem, trafiał do tych samych portów, barów, a może i dziewcząt, co ja, gdy bujałem po morzach polskimi frachtowcami, a teraz jest emerytem Banku Światowego. Witamy się. Hello, Henryk. Hello, Henryk. Pyta, czy często bywam w Polsce i czy czytałem dzisiejszy Washington Post. Ale taktownie nie wspomina o teorii spiskowej, tylko, że nie chcą uchodźców. Odpowiedziałem, że dla uchodźców to nawet lepiej. Polska emigrantka wróciła do swojego żydowskiego korzenia sprzed paru pokoleń i urodziła w Ameryce troje dzieci, które wychowuje po żydowsku. Nie byłoby o czym mówić, gdyby nie to, że kilka lat temu wróciła ze swoimi amerykańskimi dziećmi do Polski. Dzieci świetnie mówią po polsku i są nieprzeciętnie inteligentne, ale nie bardzo chcą chodzić do szkoły. Zaczęło się od daj 2 złote, nie bądź Żydem. Dawid odpowiedział, że jest Żydem. To teraz wołają na niego Żydu. Wychowawca powiedział, że sam sobie winien, bo się przyznał. A chłopiec ma tylko 1/8 krwi żydowskiej. I nawet hitlerowcy go nie zaliczyli do Żydów. Interwencja u dyrektora i katechetki też nie pomogła. Jak w 1968 roku. Dla gówniarzy z jego strony mam zadanie arytmetyczne. Żyd Zuckerberg, ten co wam wymyślił Facebooka, dał właśnie na cele charytatywne 45 miliardów dolarów. Obliczcie, ile to razy po 2 złote i porównajcie z tym, co dali wszyscy wasi plemienni filantropi razem wzięci. Właśnie przepuszczę, bo widzę, że czas mija, tak? Ile jeszcze czas? Może jeszcze troszkę. Szabotyński pisał w 1940 roku, że znał osobiście marszałka Śmigłego Rydza, premiera Sławoja Składkowskiego i ministra spraw zagranicznych Beka, i że nie udawali oni miłośników Żydów, ale nie było takich również wśród mężów stanu zachodniej Europy. Uważał, że nieścisłością byłoby klasyfikowanie ich jako politycznych antysemitów, wyjaśniając, że podobnie jak ich mentor Piłsudski, obawiali się, cytuję, poniżającej wulgarności ulicznych pogromów i pogromowych ustaw, które boleśnie odczuwali, ale stali w obliczu żywiołowych sił antyżydowskich krajów. Próbowali zapobiec nawoływaniom do nazistowskich metod, postulując jako przyzwoitą alternatywę dobrowolną, masową ewakuację Żydów do Palestyny, Australii i na Madagaskar. Żabotyński podkreślał, że presję antyżydowską popierały wszystkie klasy i że przeciwnicy tej żywiołowej krucjaty należeli do wyjątków. Cytuję z fragmentu jego książki The Jewish War Front 1940, który udostępnił mi historyk Larry Weinbaum. Żabotyński
rozumiał ówczesny świat lepiej niż inni ówcześni żydowscy przywódcy i może zdołałby coś dla nas uczynić, gdyby nie umarł przedwcześnie w 1940 roku. Psy na nim wieszano i do dziś się wiesza, bo nie wierzył lewicy i ulegał ówczesnej faszystowskiej modzie, czego Żydowi absolutnie nie wolno. Faszystowskie były Włochy, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Austria, Węgry, Rumunia, Słowacja, Chorwacja, a po kapitulacji w 1940 roku pół Francji. Były partie faszystowskie w Anglii i Szwecji. Był ONR, była falanga faszyzująca narodowa demokracja w Polsce. Na berlińskiej olimpiadzie w 1936 roku prawie wszyscy salutowali po rzymsku z podium. Król Anglii też był pod przemożnym urokiem niemieckiego faszyzmu i bądźmy wdzięczni pani Simpson, że przez nią zrzekł się tronu. Łatwiej wyliczyć, kto wtedy nie był faszystą, ale Żyd nie miał prawa. Komunistą? Owszem. A zbrodnie? Ja kocham jednych i drugich. I wiem, że to niepoprawne politycznie, ale za życia Żabotyńskiego komuniści popełnili ich dużo więcej niż faszyści. Polscy antysemici atakują polskiego ambasadora w Waszyngtonie za to, że jego rodzice służyli reżimowi. Temuż reżimowi służyli rodzice i dziadkowie ogromnej większości Polaków. Widziałem na własne oczy. Ale pamięta się tylko Żydom i częściowym Żydom. I jeszcze raz, najcięższym grzechem jest domniemana współpraca z tajnymi służbami, bo z jawnymi współpracowali prawie wszyscy. Ryszarda Schnepfa, którego ojciec był Żydem, już w 1968 roku atakowano i ciężko pobito na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego, jak wielu innych studentów żydowskiego lub półżydowskiego pochodzenia. Prześcigając przepisy norymberskie, prześladowano nawet za spowinowacenie z Żydami. Nie wiem, czy to prawda, że pułkownik Schnepf, który był moim dowódcą studium wojskowego na UW, służył sowieckiemu wywiadowi, jak wielu innych oficerów i generałów Ludowego Wojska Polskiego. Ale wiem, że Piłsudski współpracował z wywiadem niemieckim, a Dmowski z rosyjskim i jakoś to nikogo nie radzi. A czemu powtarza się rasistowskie chwyty z 1968 roku? Bo nikogo za nie nigdy nie ukarano, choć były nielegalne, nawet wobec ówczesnego prawa. Najpierw bardzo chciano, żeby Auschwitz nie był zabytkiem Holokaustu, który był jego sednem. Potem, żeby Muzeum Historii Żydów Polskich nie było Muzeum Holokaustu, który był głównym wydarzeniem tej historii. Teraz chce się, żeby głównym wydarzeniem tej historii było ratowanie Żydów przed Polaków. Taki jest sens pomnika, który ma stanąć przy Warszawskim Muzeum. Jeśli Polacy chcą uczcić tych ludzi, a powinni, to niech to zrobią na własnym terenie, a nie na terenie getta. I powinien to być projekt polskiego rzeźbiarza, a nie izraelskiego. Dlaczego Żydzi mają to zrobić za nich? Uważam, że Żydzi już dawno uczcili polskich sprawiedliwych, a Polacy wciąż jeszcze nie. I jeśli zrobią to u siebie, za własne, a nie żydowskie pieniądze, to łatwiej będzie uwierzyć, że ich naprawdę czczą. I na zakończenie. Z 27.10.2016. Melania Weissenberg miała 12 lat, gdy zaczęła pisać dziennik. Tyle co Anna Frank. Była na tyle mądra, żeby unikać imion, nazwisk, a nawet nazw miejscowości. Ucieczkę przed likwidacją getta nazywa ucieczką od burzy, która musi przejść nad miastem. Jest poetką. Słyszę szelest jej skrzydeł przejrzystych i widzę złocistą jej suknię z promyków słońca utkaną. Weszła oknem razem z powiewem wiatru. Wiosno, wiosenko, poszłaś do innych, zapomniałaś zaglądnąć do naszych biednych i nieszczęśliwych żydowskich dusz. Prosi Boga, nie daj nam zginąć,
choć po masowej egzekucji w getcie przypomina, że nikogo nie ma tam wysoko. Chwyta się jednak wiary. Możliwe, że wzrok mnie mylił, więc jeszcze ostatniego słowa nie wypowiem. Sprzeciwia się stanowi świadomości zbiorowej. Po co sobie wymawiać, że już było dosyć, że nic więcej nie będzie, że zanim zdążą jeszcze coś złego zrobić, to coś się stanie, bo gdyby cuda istniały, to już wcześniej coś by się widziało. Wie, co znaczy wysiedzenie. Ani jeden Żyd nie został. Wszystko wywiezione na śmierć. Z listu tatusia dowiedziałam się, że moje najdroższe, najukochańsze pod słońcem stworzenie zostało wywiezione na pewną śmierć. Piszę po deportacji swojej przyjaciółki i dodaję, że po uśmierceniu elektrycznością będą odciągać tłuszcz na mydło. Jeszcze nigdy przerażona wyobraźnia nie była bliższa prawdy. Świadomie patrzy śmierci w oczy. Teraz, gdy nieunikniona, śmierć mnie czeka. 2 lata leżała pod ziemią, w płaskiej skrzyni, gorzej niż w trumnie i grobie, bo słysząc wieści, jak znowu przyprowadzili skądś rodzinę żydowską i zastrzeżyli. I błagając, trzymajcie nas jeszcze przez lato, a jak się nie zmieni, to wtedy się poddamy. Weźcie buty, koszule, swetry z nas. Niech bodaj nago zostaniemy, tylko byle nie głodować, bo to najstraszniejsze. 25.06.1944. Ten dziennik jest bezpośrednim świadectwem Holokaustu, o którym Anna Frank prawie nic nie wiedziała. Jak i o seksie. 23. Lutanie ze mną. 25. z Kotuśką. 30. Lutanie z Kotuśką od tyłu. 1 grudzień zaczął się lutaniem z Kotuśką. Te 2 nastolatki zostały seksualnymi niewolnicami, niemal dobrowolnie. Ich postępowanie graniczyło z prostytucją niemal niewinną. Profesor Grabowski, który opracował tę książkę pod tytułem Szczęście posiadać dom pod ziemią, informuje, że Melania uciekła po pogromie kieleckim do Niemiec, a stamtąd do Kanady. A gospodarz, który ją wykorzystywał, został na jej wniosek oznaczony medalem Yad Vashem, bo ratował ją, narażając życie. I uznanie mu się należy z zastrzeżeniem, że nie każdy medal Yad Vashem jest taki sam. To tyle na dzisiaj. Że będę podpisywał książki, jeśli ktoś kupi? Tak, oczywiście. Książki tam są w księgarni. Oczywiście można prosić. Bardzo, bardzo mocno zabrzmiały pewne sformułowania, jakoś tak prawdziwie i dobrze jest usłyszeć. Ale z kolejny, kolejny. I to ocalanie przez pamiętanie, przez pisanie. Jest rzeczywiście takim wyjątkowym aktem i właściwie można by zapytać, o co tu jeszcze można pytać, ale nasuwa się takie pytanie, tak jakby Pan odszedł tej formuły literackiej, mówił Pan, że no jakby tym centralnym tematem jest Holokaust i po to, żeby go opowiedzieć, pisze. Ale dlaczego forma pamiętnika? Tutaj to taka decyzja bardzo wyraźna i konsekwentna. Czy ona jest pojemniejsza, czy już po prostu inne formy się skończyły? Wiemy, jak Pan żartuje sobie z Miłosza, który o Pana poezji pisze do drugim tomie pamiętników bardzo ładnie, z dużą klasą i z dużym rodzajem takiej ironii. Też opisuje Pan wizytę w Maison Lafitte.
Ale tak jakby pewne formy się kończyły, tak jakby już trzeba było mówić w tej formie innej. O co tu chodzi? Dlaczego tak? Ja się nigdy nad tym nie zastanawiam, jaką wybrać formę. Temat, materiał mi narzuca formę. Pamiętnik jest dla mnie w tej chwili najwygodniejszym środkiem bezpośredniej wypowiedzi. I właściwie na starość większość pisarzy pisze pamiętniki. Moją ambicją jest, żeby pisać pamiętnik inaczej niż wszyscy inni piszą. Ja się nie wdaję w jakieś drobiazgi, szczegóły z codziennych czynności moich czy moich bliskich. Nie chodzi tylko o wydarzenia, które mogą interesować absolutnie wszystkich ludzi. Tutaj mam pewne ambicje, za przykładem Tolstoja, że jego nie interesowało pisanie dla mniej niż 100 tysięcy czytelników. Ja zdaję sobie sprawę, że czytelnictwo spada i że mogę nigdy nie osiągnąć już tej liczby 100 tysięcy, ale próbować oczywiście można. Tak mocno, znaczy w zasadzie uczciwie rozprawia się pan z filmem też, który taki... A, pan jest reżyserem. Już się nie mówi, nie ma już rodzaju męskiego, jak się mówi o kobiecie. Reżyserka, brzmi dziwnie. Reżyserka, filmówka, filmówka to jest szkoła. Ale myślę, to idzie. A czy pan wie, co się dzieje już w polskim teatrze? Nie, absolutnie nie. Nie mam pojęcia. Ostatni raz byłem na przedstawieniu w Sopocie w 2012 roku na festiwalu teatrów i widziałem tam sztukę i na tę sztukę zareagowałem w pamiętniku, ale nie mam tego fragmentu przy sobie. Bardzo, bardzo jestem przeciwny temu, co się robi z teatrem, jeśli to było znamienne, co ja wtedy widziałem. Jeśli tak się... Byłem również około... Może... Więcej niż 10 lat temu tu w Warszawie na przedstawieniu w Teatrze Narodowym i pokazywano, jak w cyrku. W cyrku się pokazuje już 3 areny naraz. Nie wiadomo właściwie, gdzie patrzeć. I tak samo były 3 przedstawienia jednocześnie na scenie. I to było dla mnie zupełnie nie do wytrzymania. A z tego przedstawienia w Sopocie to najchętniej bym wyszedł, bo zasypiałem. Z tymi dziennikami się trochę wykręcił, bo ja rozumiem, że jest taka forma, którą tradycyjnie rzeczywiście pisarze pod koniec życia preferują, po doświadczeniach innych, ona jest taka szybsza, ale czy to znaczy, że wyczerpał się pewien taka inspiracja, którą pan się powoływał na Naukowską, jako taką mistrzynię w, że tak powiem, w formie. Pan pisze często o osobach, które były dla pana w pana sposobie, w jakim pan pisze, w jakim pan próbuje do tego podchodzić. Nabija się pan z łaski, że wszyscy z tego czasu pisaliście, tak? Pan pokazuje, jak pewne ważne, inspirujące lektury pana kształtowały. Pan się mierzy z tymi pisarzami, to co pan tu przytaczał z Myśliwskim, tak? Którego No rzeczywiście jest to taki dowód niezbity, pan to tak skrupulatnie, spokojnie pokazuje tą wyrwę, dziurę. Pytanie, na ile jakby w prywatnych relacjach można było dopowiadać te rzeczy, dlaczego w kreacji pewne rzeczy się zadziewały tak, a nie inaczej, ale właśnie ciekawi mnie... Przy Myśliwskim chciałbym dodać, że nie wiem, nie słyszałem nigdy żadnego głosu krytycznego. Takiego jak mówi. Czy nikogo to nie razi, czy tylko mnie to raziło, ten brak, ta luka w tym
tej wielkiej epice, bo to jest naprawdę wielka epika. A z nim pan nie prowadził jakiejś takiej już prywatnej jakby debaty na ten temat? Prywatnej, jak po książce Kamień na kamieniu. I wtedy, mnie się zdaje, że może pod wpływem naszej rozmowy zareagował na to, że w widnokręgu, czy widnokrągu, przytoczył, to było zbyt fragmentaryczne moim zdaniem, jedną scenę deportacji jednej rodziny z jednego miasteczka. Ale potem widzę absolutnie brak wszelkiej poprawy. I pan tak po prostu stoi, pisze, mówi, nazywa. Aż tyle? Tak, tak, ja mam taką adwokacką głowę. Ja występuję przed sądem, przedstawiam materiał powodowy o to, co tutaj mam. I nie jestem oskarżycielem, ja jestem zawsze adwokatem. Tak, w tej postawie to jest taki rodzaj takiego po prostu nazywania rzeczy po imieniu. Bez takiej zajadłości, oskarżenia. Jest trochę też humoru. Nie, ja nie jestem oskarżeniem. Ja reaguję na oskarżenia. Ja reaguję na oskarżenia i innym się wydaje, że ja oskarżam. Kiedy adwokat występuje przed sądem, występuje zawsze po oskarżycielu, prawda? I ucieka się do kontrataku, prawda? Kontratakuje w sądzie. Ja oczywiście stosuję ten kontratak, ponieważ kontratak bywa najlepszą obroną. Ja tak będę dążyć na tą sprawę formy, bo powód jest tak dużo, ale na przykład myślę o tym najwątpliwie, które przebija się przez wszystkie pamiętniki, salmy, w ogóle natura, które jest takim rodzajem lustra. One no, są takim trochę przerywnikiem, oddechem. Tu miałem inną nauczycielkę, Isakson tak zwaną, Karen, przepraszam, jakie było jej oryginalne nazwisko, tej duńskiej pisarki, Blixen, ona żyła na pograniczu cywilizacji i dzikości w Afryce. Ja po przeczytaniu jej książki doszedłem do wniosku, że ja no, w minimalnym stopniu, mikro sytuacji takiej się znajduję, bo sarny podchodzą pod moje okna. Ja już więc znam prawie wszystkie osobiście i lisy przebykają. Ja bardziej myślę o takim leitmotivie też podobnym, o sarny, lisów, królików, takiego oddechu, o którym pisał Martin Polak, który też jakby jest świadkiem zagłady, tak. Zagład i on też jakby szuka takiego ukojenia w naturze. To jest bardzo ciekawa formuła, że kultura zawiodła i czasami jakby wchodzi się na taki etap w ogóle życiowy i też osób, które walczyły, myślały, nazywały i ta natura, która była, jest i będzie. Wycinane, ale rosną następne. I jest coś takiego bardzo przejmującego jednak. Przepraszam. Dzisiaj czytałem w Gazecie Wyborczej, że mieszkańcy jakiegoś osiedla, bodajże na Pradze, wystąpili z protestem, że im się wycina drzewa, prawda? Było w dzisiejszej gazecie coś takiego. Także widzę, że nie jestem w tym osobiony, że to jest jednak odczucie ogólnoludzkie. Znaczy jest, być może zaszkodziliśmy też w ogóle globalnie. Proszę? Dobrze. Być może to, co zrobiliśmy, choć jakaś katastrofa globalna, też dotycząca natury. Jest dużo lęków z tym związanych. W ogóle jest dużo lęków ustawowych. Ale wydaje mi się, że to jak pan się przygląda właśnie tej uspokajającej naturze, jednocześnie pan wszędzie widzi to samo. To znaczy pan patrząc na te zwierzęta, zawsze je płetuje, komentuje sprawy, które są związane nieustannie, wciąż. Ja się z nimi utożsamiam, tak. One często występują w sytuacjach, które ja znam z osobistego doświadczenia, jak na przykład ukrywający się Żydzi. One się muszą ukrywać i coraz mniej mają tego azylu.
Wiem, że wobec wszystkich politycznych i takich naprawdę nabrzmiałych tematów, które niosą Pana pamiętnik, wydaje się takie jakieś infantylne wręcz, ale rzeczywiście jest w tym jakiś rodzaj afirmacji, nie wiem, i takiego połączenia z tą płochliwością zwierzęcia i to, jak Pan widzi, jak płochliwość. Co jest infantylne? No, wydaje się, że wyciąganie takiego wątku przeze mnie teraz może mieć takie znamiona czegoś bardzo zbyt delikatnego, ale wydaje mi się, że w tym natłoku różnych zdarzeń, które Pan politycznych, trudnych, które Pan analizuje, wydaje się takim wyjątkowym, jakimś bardzo szczególnym gestem też pisarskim. I właśnie szukam tropów, które by to tłumaczyły, dlaczego tak się to właśnie zadziewa. I byłam ciekawa, skąd taka inspiracja. Rzeczywiście. Tutaj się... To chce Pani oddać... Tak, zawsze jestem ciekaw, co czytam. Tutaj w trakcie czytania, bo Pani chciała coś dopowiedzieć a propos wątku, to może ja oddam. A mnie to było a propos tej osoby, która zrobiła te zdjęcia. W poszukiwaniu utraconego krajobrazu. Znam reżysera. Tak. Rozpoznać ten. To na, jak się pytam? Szanowny proszę, bo ja mam takie drobne pytanie, drobną kwestię. Chodzi mi o pomnik sprawiedliwy w pobliżu Morza Nikoli, gdzie moja wrażliwość jest dokładnie taka, jak ta, którą Pan mówił. Nie tam, nie tak. I ale tego pomnika by nie było, gdyby Żydzi nie wystąpili dosyć zdecydowanie, że właśnie tam. Mówimy o ratującym, tak? Tak. No, jednak Kostek, Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu, Szefa Kwaśni. Ja wiem, to. Były bardzo silne głosy i to tylko chciałam, wiem o tym, tak? Bo byłam ciekawa, ewentualnie komentarze. I nie wiem, w końcu... Były bardzo istotne, znaczy ja sądzę, że tego pomnika tam nie było, bo Polacy bardzo wiele osób tutaj, później nie chcę mówić Polacy, że się potem nie odchodzi, ale bardzo wiele osób rozumowało tak, jak pozwolę sobie powiedzieć my. To było dosyć oczywiste. No i potem te głosy, których nie rozumiałam. A jaki Pan ewentualnie mógł się wykonać? Ta dyskusja dochodziła do mnie. Więc ja moje stanowisko chyba wyjaśniłem w tym tekście, który sobie czytałem. Więc na czym polega pytanie? Nie pytanie. Jak pan, czy rozumie Pan te głosy ze strony społeczności żydowskiej, przedstawicieli społeczności żydowskich, że jednak ten pomnik tam jest dobrym pomysłem? Ja uważam, że Żydzi bardzo często są zdezorientowani i to jest jeden z takich wypadków. Ja jestem pisarzem polsko-żydowskim. To, co tutaj robimy, to nie jest dialog polsko-żydowski. Ja wiem, ale... Przyjeżdża Pan realizować projekt filmowy. Tak chciałbym po tego filmu krążymy. Czy uchyli Pan w tajemnicy w sprawie projektu filmowego, który powstaje teraz? A w tym miesiącu ma być rozebrany budynek Teatru Żydowskiego na Grzybowie, więc stąd nagle Dawid Szurmiej, młody filmowiec, który planował film na temat jakiś taki pamiątkowy, wspomnieniowy film o Teatrze Idy Kamińskiej, planował od dawna, a teraz stanął w takiej sytuacji, że zabraknie mu tej scenerii. Z tego powodu nagle zwołał kogo tylko mógł z byłego Teatru Żydowskiego, włącznie ze mną. I myśmy z nienacka się tutaj zjawili i kręcimy na scenie, która wygląda koszmarnie, bo to już jest prawie rozbiórka. Proszę? Tu na tym, z placu Tak.
żeby zdążyć przed rozbiórką i przyleciała Helena Kaut, o której tutaj wspominałem, która jest reżyserką i reżyseruje często w Warszawie, reżyserką teatralną. Z Londynu przyleciały dwie koleżanki z Izraela i jest jedna koleżanka, Polka notabene, która bardzo dobrze grała Żydówki, Helena Wilda, która nigdy nie wyjechała z Polski. Jest również kolega Bernard Ford Hanaoka. Zniknął? Nie, jest. Jest, jest. Bardzo młodzi. No powiem, że byliśmy jeszcze kandydatami do przyszłości. To znaczy, niestety, ale muszę Państwu zrealizować, byłem przeciw. Był na dniem polskiej literatury wówczas. I to Aropak o tym decydował, kogo drukować, kogo nie. Tego wydrukowano, bo nadzieje były ogromne. Nie chcę powtarzać nazwisk tych, którzy mówili mi o nim bardzo dobrze, bo wystarczy, że potem nagle ucichło. I co ja zapamiętałam z tego jego pierwszej książki? Rzeczywiście może i krajobrazy, ale najważniejsze było to jego uczucie, odważę się to powiedzieć, do Polski. Przywiązanie. Nie tylko do języka, ja też usłyszał. Nie tylko do języka przywiązania Henryka Drugo, ale i właśnie tego krajobrazu, który gdzieś mi tam zapadł mocno w pamięci. I proszę Państwa, ten krajobraz nagle nabrał wartości, jakby powiedzieć, nieco innej niż ponadto. Tylko nie kosmopolity, broń Boże. Za coś kiedyś ktoś tam spędzał czasy na Rakowieckiej na przykład, za kosmopolityzm. Jego osobowość kosmopolityzmu w ręku nie trzymała, tak jak która. I to jest zupełnie ktoś inny, proszę Państwa. To jest człowiek, który może być klasyfikowany w randze literatury międzynarodowej i amerykańskiej, i polskiej. Było paru przedstawicieli. Życzę Ci, Henryku, Nagrody Nobla. To może ten fragment o pisaniu. Pierwsze trzy książki pisałem piórem, skoro o Noblu mowa. Może jeszcze ten fragment. No pani, a nie, pani ma, ja jestem w formie. To a propos Nobla i pisania, taki, wydaje mi się, kluczowy fragment do pisarza. Bardzo przejmujący. Ten fragment mam przeczytać? Tak. Okay. Pierwsze trzy książki napisałem piórem i długopisem. Maszyna była luksusem, a poza tym nie wyobrażałem sobie, że przy jej hałasie można tworzyć. Pismo miałem mało czytelne, bo ręka nie nadążała za myślą i musiałem później dyktować maszynistce. Ekipę Antygonę dyktowałem w hali maszyn łódzkiego głosu robotniczego. Święto Kamieni w Warszawskim Instytucie Spraw Międzynarodowych na Chmielnej w niedzielę, gdy nikogo nie było. A żydowską wojnę w Teatrze Żydowskim, który rzadko grywał. Kilkanaście lat temu, myśląc, że wciąż jestem młody,